Idziemy do piwnicy, do stolarni, w której zakwaterowała się Widula. Widula się zakwaterowała i Maciusia wykwaterowała. Nie, Maciuś? Musiałeś do pokoju uciekać. A w pokoju już jest wesoła ciotka i rad nie rad musiał się z ciotką jakoś pogodzić. I zobaczymy, co tam Widula robi. Mam dla niej dwa plasterki szynki gotowanej. I co, jak wygląda sytuacja? Wygląda sucho. A Widula gdzie? Gdzie jest Widula? Chodź, Kicia. Widula, chodź. Chodź, mam szynkę. Chodź, kici, kici. Chodź, Kicia. Kicia, chodź. Masz. Masz, Kicia. Zobacz, co ma. No. Chodź. 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 No, widzisz? Widzisz, widzisz, widzisz? No, tu. Tu, Kicia. Kicia, masz tu. No. No co, nie możesz? Przykleiło się. Masz. No jest, jest, jest. Jest Kicia. No. Już wiem, o co chodzi. Daj ci formę na kawałeczki, bo ty tutaj masz problemy z pogryzieniem. Masz malutkie kawałki. No. No zaraz się cieszy. Teraz małe kawałki to zjesz. Nie? Bardzo zębów nie ma chyba. Ojej. Całą gębą je. I się ta pyszczka nie zmieści wszystko. No, z kuwety nie korzystała jeszcze. Tutaj jedzenia ma. Twarożek. Jogurt został, woda. Chrupki takie. No jedz, Kicia. Jedz, bo jeszcze jeden plasterek mamy do zjedzenia. Mam jeden. Jedz. Kiciuwa. Wyniszczona sierść. Tak, ona gdzieś tam po piwnicach
za parkanem w tych pustostanach cały czas żyła. Ale o dziwo, że ona jest taka jakby oswojona. A przecież jej nie było. To gdzie ona się oswoiła i kiedy? Ona się pojawiła znikąd. Może to jest też wyrzucona z domu. Jakiś kotek oswojona z ludźmi. Ona się nie boi człowieka. No mam kicia jeszcze. Czekaj, czekaj, porozrywam cię. Jedną ręką, ale ci porozrywam. Panie, masz, wygrzeje się pod kaloryferem za szafą. Dyskretne. Jedzenie jest, tam szmata w razie czego, gdyby w kuwecie nie chciała z jakiegoś powodu. Jeszcze ma taką nastroszoną. No. Nikitka. Jak u Baribala. Baribal też ma taką trochę nastroszoną, ale on ma czystą. To jest nasza stolarnia, magazyn. Farb, zapraw budowlanych. Co, już nie jesz? Kicia? Już się najadłam? Co? Najadłam się, nie zjem tego? Co, języczek ci wystaje? Kicia? Musimy do weterynarza jechać jak najszybciej. Kitka zaszczepić, ja od robaczy. Leki dostaniesz, o. Katar ma przeziębiona. No, o. Proszę. Dobry objaw. Weszła do kuwety. Ale
ty się będzie załatwiać, czy tylko przejście do legowiska. Przejście do legowiska. No nic, ale wie, gdzie jest kuweta w razie czego. Nikicia, wiesz, gdzie jest kuweta i w razie czego skorzystasz, prawda? Dziula. No. Grzej się tutaj, tak, Kicia? Dobra, to ja idę. To ja idę. Zostało trochę jeszcze. Ale najedzono. Tutaj ma wejście, wyjście. To idziemy. Idziemy. Światło zgasimy. Tak. A zrobimy taki półcień. Ta świetlówka będzie. To może tam zgasić, a tu drugą główkę zapalić. Ojej, tutaj ta jest za silna. To jest ta lepsza. Dobra. Zamykamy. Nasz twarzyk. Przeszła, przeszła. A Maciuś czeka. Maciulek, czekasz, tak? Maciuś, ona biedna. Musimy jej pozwolić tam zamieszkać. Bo inaczej by nie przeżyła. Wydobrzeje, wygrzeje, naje, napije. Nie, Maciulku? Chodź, Kiciulek. Chodź. Idziemy, chodź na górę. To światło skrasimy, a tam niech się pali w piwnicy. Nie, Maciuś? Mamy 4 listopada, rok 2018. Godzina dochodzi za 20:19. Maciuś, gdzie idziesz? Na dwór? No. To byłoby koniec.